My uczniowie szkoły podstawowej w Zaraszowie przyszliśmy dzisiaj do tej świątyni wraz z panią dyrektor, nauczycielami i rodzicami, by przed obliczem Boga dziękować za 100 lat istnienia naszej szkoły. Ta obecność wynika z potrzeby przeżywania tego ważnego wydarzenia przed obliczem Boga i z Jego błogosławieństwem. Ponieważ święto szkoły to jednocześnie święto wszystkich, którzy w jej murach uczyli się bądź pracowali. Święto tych, którzy odeszli już do Pana, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Święto nauczycieli emerytowanych. Święto wszystkich absolwentów, święto wszystkich rodzin i całej tutejszej społeczności. Na dzisiejszy dzień przypada również 40. rocznica śmierci księdza kanonika Dominika Maja. Obchody rocznicy miały miejsce wczoraj w Rzeczycy Księżej, w rodzinnej parafii księdza. Dziś w kościele parafialnym w Bychawie i u nas, teraz w kaplicy w Zaraszowie. Wśród ludzi powszechne jest przekonanie o jego świętości i niezwykłości. Był człowiekiem w swej zwyczajności bardzo niezwykłym. W swym życiu kierował się wiarą, honorem, patriotyzmem, skromnością i pracowitością, a więc wartościami, jakimi dziś powinna kierować się szkoła wychowująca przyszłe pokolenia. Dlatego podjęliśmy decyzję, że ksiądz Dominik Maj zostanie patronem naszej szkoły. Prosimy o modlitwę w tych intencjach. Uczennica ze szkoły tak pięknie uczyniła wstęp, można by jej zapowiedziała intencję jednocześnie, którą Bogu będzie polecał ksiądz Krzysztof, intencji nauczycieli, uczniów, ale też pamiętamy, tak jak było wspomniane, o zmarłych nauczycielach, zmarłych uczniach i ksiądz Krzysztof również modli się o beatyfikację księdza Dominika Maja. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszą Eucharystię, za modlitwę intencji nauczycieli, pracowników, rodziców, uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. Dzisiejsza niedziela ma charakter niezwykły, podniosły, a nawet historyczny. Łączy w sobie zapisaną kartę stuletnich wydarzeń szkoły w Zaraszowie z teraźniejszością, w którą wpisujemy się wybierając patrona szkoły. W sensie religijnym patron pełni także rolę opiekuna, który stawia się przed Bogiem za tymi, którzy zostali powierzeni jego opiece. Patron jest więc nie tylko wzorem do naśladowania, ale także pewnego rodzaju pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. My wybraliśmy pośrednika wyjątkowo bliskiego sercu, którego wielu spośród nas wciąż jeszcze doskonale pamięta, który pozostawił niezatarty ślad tego życia. Księdza kanonika Dominika Maja. O prawności wyboru patrona przekonaliśmy się już w chwili głosowania. Byliśmy niemal jednomyślni, uczniowie, rodzice, nauczyciele. Nie doszłoby jednak do tego, gdyby nie zaangażowanie, życzliwość i wsparcie ojca Krzysztofa. Dziękuję za przybycie i poświęcony nam czas. Cieszymy się, że możemy mieć w ojcu od dawna doświadczonego i zaufanego przyjaciela i doradcę. Pragniemy również podziękować księdzu proboszczowi za dar serca wspierający działalność naszej szkoły. Jesteśmy wdzięczni, że ile razy zwracamy się z prośbą o pomoc, o wypełnienie mszy świętej, zawsze spotykamy się z otwartością księdza proboszcza i życzliwością. A żyjemy naprawdę tylko wtedy, kiedy cieszymy się ludzką życzliwością. Ta dzisiejsza uroczystość rozpoczyna proces nadania imienia szkole, który będzie jeszcze trwał, a na oficjalne obchody, na które dzisiaj wszystkich obecnych zapraszamy, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Przed nami wiele zadań, m.in. szczegółowe poznawanie życia księdza Dominika Maja. Myślę, że zbieranie świadectw, o których przed chwilą ojciec Krzysztof wspomniał. Organizowanie wielu konkursów dotyczących życia kapłana. Zaprojektowanie zakup tablicy pamiątkowej i sztandaru, ułożenie hymnu i wiele innych. Liczymy na to, że uroczystości odbędą się w nowo ocieplonym i zmodernizowanym budynku szkoły. Być może będzie to dopiero kolejna, bo 50. rocznica oddania do użytku obecnego budynku szkoły. Dlatego bardzo prosimy o wsparcie, szczególnie modlitewne, byśmy mogli zrealizować
sfinansować czekające nas zadanie. Bóg zabierze.